W tym filmie wybierzemy się do sklepu Biedronka. Pokażę Wam 7 produktów, które uważam za godne uwagi dla osób, które chorują na cukrzycę. Czy w Biedronce możemy dostać zdrowe jedzenie? Zapraszam do oglądania. Cześć moi drodzy, z tej strony Maciej. Niedawno na moim kanale pojawił się film, w którym omawiałem dla Was moje ulubione produkty z Lidla. Poprosiłem Was, żebyście w komentarzach napisali, do jakiego sklepu wybrać się następnym razem. No i bez dwóch zdań wygrała tym razem Biedronka. Dlatego też dzisiaj przedstawię Wam 7 produktów z Biedronki, które uważam za godne uwagi. Jeżeli chodzi o ten sklep, to jest to największa sieć sklepów w Polsce. Wyobraźcie sobie, że w 2018 roku przychód Biedronki wyniósł około 51 miliardów złotych. Polacy kupują tam najczęściej, to jest pewne. Ale czy kupując w Biedronce możemy jednocześnie dbać o swoją dietę? Zaczynamy. Pierwszym produktem mogę Was trochę zaskoczyć, bo jest nim kasza jęczmienna perłowa. Wiem, że wiele sklepów ją ma, ale na przykład w Lidlu spotykam ją dość rzadko. Kasza jęczmienna jest jedną z moich ulubionych kasz, głównie ze względu na jej smak. Wiem, że lepsze właściwości dla zdrowia ma kasza jęczmienna pęczak, ale mi bardziej smakuje właśnie ta perłowa. W 100 gramach tej kaszy, czyli w jednym woreczku, znajdziemy około 65 g węglowodanów, 9 g błonnika i około 11 g białka. Kasza jęczmienna to dobre źródło witamin z grupy B, witaminy A, E, K oraz pierwiastków takich jak mangan, selen, magnez czy żelazo. Badania mówią również, że spożywanie jęczmienia przyczynia się pozytywnie do obniżania poziomu złego cholesterolu. Jednak pamiętajcie, że prawdopodobnie najlepszą postacią kaszy jęczmiennej jest mimo wszystko pęczak, ale niestety mi ona niezbyt smakuje. Napiszcie, jaka jest Wasza ulubiona kasza. Kolejnym produktem będzie coś słodkiego, ale bez cukru. Mianowicie jogurt pitny z przetartymi owocami, zmielonymi płatkami owsianymi i siemieniem lnianym. Jogurt ten ma bardzo prosty skład, ponieważ jest w nim tylko jogurt naturalny, owoce, płatki owsiane i siemię lniane, więc żadnych przykrych niespodzianek. Dosypanego cukru tutaj na szczęście nie znajdziemy, jedynie te występujące naturalnie. I w takiej jednej butelce mamy 250 g jogurtu, a w nim 21 g węglowodanów, tylko 2 g tłuszczu i 7,5 g białka. Na opakowaniu napisane jest, że najlepiej smakuje on schłodzony i to prawda. Polecam jako drugie śniadanie, głównie ze względu na brak cukru w składzie. Kolejnym produktem są zupy. Jeżeli wydaje Wam się, że kupione, gotowe zupy ze sklepu to jest sama chemia i antyzdrowotne oszczędzanie czasu, no to możliwe, że Was trochę tym produktem zaskoczę. Otóż w Biedronce możemy dostać gotowe zupy, które mają całkiem fajne składy. Przykładowo mamy zupę krem pomidorowy z pomidorami malinowymi. W jej składzie znajdziemy wodę, pomidory, marchew, koncentrat pomidorowy, cebulę, ziemniaki, korzeń pietruszki, seler, sól, olej rzepakowy, czosnek, bazylię, cukier i pieprz. Jak widzicie, cukier jest w składzie, jednak jest na przedostatnim miejscu, więc jest go niewiele. W jednym opakowaniu mamy około 450 g zupy, jest w tym około 117 kcal. Węglowodanów mamy tutaj tylko 4 g na 100. Polecam, to jest fajna, wygodna sprawa, jeżeli nie macie zbyt wiele czasu na gotowanie. Kolejnym produktem z Biedronki, który zasługuje na uwagę, jest hummus klasyczny. W przeciwieństwie do hummusu takiego w różnych smakach, który w Biedronce również możemy znaleźć, właściwie jest obok na półce, no to ten akurat ma dobry, dużo prostszy skład. Czy hummus warto jeść? Moim zdaniem tak, bo jest to bardzo ciekawy dodatek do różnych dań. Można go na przykład jeść jako dip do surowych warzyw. I oczywiście nie każdemu pasuje jego smak, bo jest bardzo wyraźny. Jednak właściwości zdrowotne mogą wiele osób przekonać. Hummus jest źródłem białka roślinnego, zawiera również sporo błonnika,
a do tego jest bogaty w żelazo, no bo w końcu robiony jest z warzyw strączkowych. Ponadto humus jest źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych, ponieważ w swoim składzie zawiera pastę tahini, która powstaje z sezamu. W Biedronce możemy również znaleźć sporo ryb w różnej postaci. Między innymi pstrąga łososiowego bez żadnych dodatków w postaci cienkich plastrów. Pstrąg jest nieco chudszy niż łosoś, jednak może zaspokoić nasze zapotrzebowanie na kwasy tłuszczowe omega-3. Pstrągi są uważane za ryby, które mają bardzo małą ilość dioksyn i zanieczyszczeń. Jak widzicie, w składzie tego z Biedronki jest tylko ryba i sól. Polecam bardzo mocno, tym bardziej, że średnio w Polsce wciąż jemy za mało ryb. Oczywiście jedynym minusem tego pstrąga jest jego cena. Jednak ryby w Polsce po prostu kosztują no dość dużo. Ja staram się jeść ryby minimum raz w tygodniu, chociaż chyba wolałbym troszeczkę częściej. A teraz stop! Jeżeli podoba Ci się ten film, to koniecznie zostaw pod nim łapkę w górę, a jeżeli jesteś tutaj nowy, to subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. No i tyle z autopromocji. Zostały jeszcze dwa produkty. Jakiś czas temu na moim kanale pojawił się film na temat tego, jakie pieczywo wybierać, kiedy chorujemy na cukrzycę. Powiedzieliśmy wtedy razem z dr Anią, że w każdym sklepie znajdziemy chleb z dobrym składem. Ja kiedy trafiam do Biedronki na przykład późnym wieczorem albo w weekend i nie za bardzo mam możliwość kupienia dobrego, świeżego chleba, no to decyduję się na taki z paczki. Nie na jakiś tostowy czy inny, ale ten właśnie taki prostokątny. Napisane jest na nim, że jest to chleb żytni i że ma wysoką zawartość błonnika. Czytając jego skład możemy zauważyć, że nie jest źle. Naturalny zakwas, mąka żytnia, ziarno żyta, siemię lniane, ziarno słonecznika, ziarno dyni, ziarno soi, sól, sezam, błonnik, mak, drożdże, ocet spirytusowy i gryz jabłkowy. Nie ma cukru i poza dwoma ostatnimi składnikami w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Awaryjnie wybieram właśnie taki chleb. Nie za często, ale jak muszę, to ten jest dla mnie ok. I na koniec mam dla Was coś słodkiego. Przeglądając zestawienia najlepszych produktów z Biedronki na wielu blogach i kanałach na YouTube, widziałem, że bardzo często polecany jest serek Philadelphia o smaku czekolady Milka. I powiem Wam, że byłem dość mocno zaskoczony, no bo Milka nie kojarzy mi się z niczym zdrowym. No i kupiłem i sprawdziłem na potrzeby tego filmu. Na opakowaniu przeczytałem, że jest to tak naprawdę pasta na bazie serka twarogowego, cukru i czekolady mlecznej. No i w składzie znajdziemy sporo składników, w tym na drugim już miejscu cukier. I to w sumie jest tak naprawdę jedyny składnik, który mnie zniechęca. Na resztę można po prostu przymknąć oko. Jednak ważna jest również tabela wartości odżywczych, no bo wyobraźcie sobie, że okazuje się, że w 100 gramach tej pasty mamy 33 gramy cukru prostego. To jest dużo. Fakt, że jest to nadal połowę mniej niż na przykład w okrutnie słodkiej Nutelli, no ale nadal to jest sporo cukru. Muszę jednak przyznać, że w smaku jest to bardzo dobre. Zjadłem to na kilku kromkach chleba, które wcześniej podgrzałem w tosterze, no i no cóż, no bardzo mi smakowało. Ale żeby tak na stałe wprowadzać taki produkt do swojej diety, no to już tak nie bardzo. Uważam, że jeżeli macie cukrzycę, no to nie polecam Wam. Za dużo cukru i w związku z tym zbyt wysoki indeks glikemiczny. Moi drodzy, a teraz Wy napiszcie mi, jakie są Wasze ulubione, zdrowe produkty z Biedronki oraz dajcie znać, gdzie wybrać się następnym razem. A może w sumie uprościmy to zadanie i wybierzemy jeden z tych trzech. Żabka, Kaufland i Rossmann. No bo to te trzy sklepy proponowaliście mi ostatnio najczęściej. Jak widzicie, kupując w Biedronce jesteśmy w stanie odżywiać się lepiej i nie faszerować się chemią i gotowymi produktami. Ważne jest jednak, aby czytać składy, bo na półce z jogurtami obok siebie stoi jogurt z dobrym i złym składem, albo dobry humus obok tego kiepskiego. Może przydałaby się taka seria z najgorszymi produktami z danego miejsca? Co myślicie? Na dzisiaj ode mnie to wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę.
Trzymajcie się ciepło, dobrych cukrów, cześć!